Przybyłem tu pod patronatem samego Lorda Hagena. Witam wszystkich jak sam skurwesyn. Proszę o muzykę. Chujowa, proszę inną. Erik Smyster, ale co ty ćpiesz, człowieku, co ty ćpiesz? Halo, 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 nic nie ćpię, halo, halo. Ten odcinek jest sponsorowany przez Vibovit. Vibovit. Pozdro dla kumatych, he, he, he. Te odcinki są coraz bardziej popierdolone. I coraz głupsze wstępy robisz. Nie rób tak. Halo, hashtag kiedy raps. Ten Erik Smyster jest niereformowalny. Now bad boy, are you ready for the bass? My DJ, yo, get on the case. Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Rixmaster, a to jest polowanie na króliki. Jest to seria, w której polujemy na wszystko dostępne w grze The Hunter w kolejności alfabetycznej. Jesteśmy już ponad połową zwierząt i dzisiaj wypadają króliki, więc trzeba na nie zapolować. Odcinki ogólnie z królików będą krótkie, bo króliki nie są jakimś ciekawym zwierzęciem w tej grze. I będę je robił maksymalnie po 15 minut. I chciałbym też oznajmić, że jeżeli ktoś zachowuje się czasem jak ja na wstępach, nie znaczy, że coś musi ćpać. Można się tak zachowywać normalnie, bez niczego. Uwierzcie mi. Można się też bawić bez alkoholu. Podobno jest to mit, ale uwierzcie, można. I można też zachowywać się nie śpiąc. I wiele innych rzeczy, które powszechnie są uznawane za mity. Ale serio, tak można. Serio. Weźcie mi, halo, ja nic nie śpię. Proszę, nie mówcie tak. Dobra, co ze sobą zabieramy? Głowa mi znikła przez moment. Jedno lufa, wow. Plankton, wow, i świerszcz, wow. I to jest wszystko, co ze sobą zabieramy. Żadnych wabików, bo królików się nie wabi. Jak dobrze wiemy, nie? No i cóż, ruszamy sobie przed siebie. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie fajny i w ogóle, że wam się spodoba. No i w sumie tyle. I sobie ruszam. Zaczynamy za Settler Cracks i mam nadzieję, że tu skończymy. Jak mówiłem, odcinki z królików nie będą długie. Wyobraźcie sobie, że aż 4 razy restartowałem serwer, ale zauważyłem pierwszego królika. Dlaczego restartowałem? Gdyż padał deszcz. Bardzo padał deszcz. I kurde, wiecie, że ja deszczu nie lubię w tej grze i musiałem to zrobić. Ale przy okazji zabrałem ze sobą łuk refleksyjny, więc będziemy mogli sobie z tego też postrzelać do królików, które już będą schowane. No i to sobie był pierwszy, ale tutaj gdzieś, moi drodzy, jest drugi. Ale jego tak od razu nie zobaczymy. Podejrzewam, że już się gdzieś schował. Ja tu się spróbuję od razu rozejrzeć. A, albo dobra, weźmy tego królika. Dopiero poszukajmy następnego. Nie wiem, ile tak w ogóle planuję ich ubić, ale tak myślę, nie wiem, no tam z 6, 7, 8. Zobaczymy, no zobaczymy. Ten dostał na głowę. No, więc spoko. CS się widać, że nic specjalnego. Dobra, halo, gdzie jest drugi królik? Halo. Ja wiem, że on tu gdzieś był, bo widziałem go wcześniej. I on sobie tutaj gdzieś biegał. No i teraz postrzelę, prawdopodobnie gdzieś zdymał. I postaramy się go odnaleźć. I może strzelimy z jednolówki. Myślałem, że tu leży jajko, niespodzianka z tego. Z eventu halloweenowego. Znaczy, kurde, wielkanocnego, ale to nie. O, o, o! Nie uciekaj! Królik, halo! Co się stało? Kurde, ale mnie zaskoczył, pierdzielony. W ogóle króliki nie chcą dzisiaj z nami współpracować, są jakieś oporne. Myślałem, że znowu zaczyna padać. Kolejny... W sumie to dwa razy już zdążył. No, nie, no co ja tej grze zrobiłem, że co chwilę pada, no. Znowu dwa razy zrestartowałem grę i znowu zaczyna padać. To nie jest jakiś znak od Boga, że, który mówi, weź, wyjdź stąd, daj sobie spokój. Wyski tu zaczynam powoli tak odbierać, bo restartowałem grę już 6 razy i dalej ten deszcz próbuje się pojawiać. Jeszcze się widzę, nie rozpadało i mam nadzieję, że tak się nie stanie.
Mam nadzieję, bo to się robi, kurde, trochę uciążliwe, ale damy sobie radę. Tam się świnia odzywa. No i cóż, mamy już dwa króliki. Mam nadzieję, że nie będę musiał znowu restartować gry. Tak raczej będzie, ale nawet jak zacznie padać, to już dam sobie spokój, bo ile można, kurde. Ile można. Zobaczmy sobie, co tam się dzieje na polanie obok. Widziałem wcześniej byka, który zdupił. Zobaczył mnie tak wcześnie, że to poezja. Ale nie był to myłkus. Jak coś. I tak, co my tutaj mamy na tej polanie? Wielkie G. Więc cóż, planuję robić w ten sposób, że będę strzelał z każdej broni po raz. I planuję ubić 8 królików. Więc zostało jeszcze 6. Mój niezawodny iPod pokazuje mi, że już niedaleko znajduje się jakiś królik. A my pożądamy go, więc prawdopodobnie za chwilę uda nam się go upolować. Niestety królik został spłoszony, ale nas to nie martwi. Kurde, ale się nie bajemy. Ruszymy za nim. Bezprecedensowo znajdziemy tego małego skurczybyka i upolujemy go dla fanów, gdyż gramy w grę o skaczuncy. Widzieliście takiego? Skaczuncy. No dobra, to lecimy przed siebie. Bo nie pozostało nam nic innego, jak wyszukać naszego przyjaciela i zabrać go z kolejnej broni, jaką posiadamy. A będzie to prawdopodobnie świerszcz kaliber 22, czyli prawdopodobnie 5,5 mm. Znaleźliśmy naszą ofiarę. Nasza ofiara ucieka, ale my widzimy ją. Musimy ją bacznie obserwować, aby wiedzieć, w którym miejscu się zatrzyma. Abyśmy widzieli miejsce, w którym się zatrzyma, żebyśmy mogli zlokalizować miejsce, w którym się zatrzyma. Dlaczego się powtarzam? Halo, nie wiem, ale ruszam przed siebie. Widzę, że za chwilę uda nam się upolować nasze zwierzę. Jest on prawdopodobnie gdzieś tutaj. Czy go widzimy? Chyba nie. Ale dobra, już nie będę tak mówił, sorry. A nie. Kurde, niechcący kliknąłem przerwania, chyba nie poczuliście tego. Upolowaliśmy naszego trzeciego królika i znowu zaczął mi zdupiać. Czy tam był kolejny? Tam był kolejny? Nie wiem, ale mamy trzy króliki, yupi yupi. Jesteśmy szczęśliwi, możemy sobie zebrać tego pana albo panią, zaraz zobaczymy. A jest to samiec i jest i ma 1,5 kg, więc spoko. Dobra, kolejny kill będzie z łuku refleksyjnego. Więc to będzie już trochę ciężej. Będziemy musieli go ubić, jak będzie się chował, właśnie jak teraz. Tylko teraz nam zdążył zauważyć, ale zaczęliśmy strzelać i go trafiliśmy. Na 3 strzały 2 razy. W trakcie jak uciekał, więc nie było najgorzej. Obczajcie to odległość. Oh yeah. Czy Eryx Master podejmie się tego zadania i trafi? Ach, cholera wie, bo ledwo widzi tego królika. On jest gdzieś tu. Chyba dostał. Później sobie po niego pójdę. Znaczę sobie, gdzie dostał. I spróbuję go znaleźć. W ogóle jakoś tak dziwnie się na nie poluje dzisiaj. Doświadczyłem teraz bardzo czegoś nowego. Gdyż podczas gdy królik mnie zauważył, nie zaczął zdupiać jak zawsze tak szybko, tylko po prostu zaczął se kicać i właśnie go widzimy. Bo sobie tak kica powoli i se zdupia. Przed siebie. Ale przyjaciel, zatrzymaj się, halo. No. I teraz idziemy go ubić z łuku. Dobra, jesteśmy już dostatecznie blisko. Podejdziemy jeszcze parę kroków i strzelimy naszego przyjaciela, który kryje się tutaj w krzokach. Nie dostał. Nie wiem, czy za nisko, czy za wysoko. Słyszałem, że za wysoko chyba jednak, ale teraz już 100% dostał i zdupia sobie gdzieś tam na górę. Więc już pokażę wam moment, jak zbiorę te dwa. Jeszcze zobaczę, gdzie ten drugi dostał, co z Plinktona w niego nabijaliśmy i będziemy już mieć 5, dokładnie 5.
Dobra, jest nasz mały przyjaciel, który dostał sobie z łuku. Daleko nie uciekł. Jak widzicie, dostał w nogę, tak mniej więcej. Możemy sobie go podnieść. Mniej więcej widać, jak dostał. Małe bany. Dobra, idę szukać tego, co dostał z Plinktona. Prawdopodobnie gdzieś leży, o ile nie dostał na ucho. Dobra, tamten jednak nam uciekł, albo nie mogę go po prostu znaleźć, więc ubijemy sobie na szybkie tego Springtona i będziemy mieć już dwa Springtona, prawdopodobnie, z tego co pamiętam, i zostaną nam tylko trzy do ubicia, więc zróbmy to na biegu. I sobie pozyskajmy tego królika. I teraz spróbuję szybko za te cztery kile, które mi teraz zostały, w sumie to trzy, spróbuję dokończyć za szybko. Bo wiem, że trochę się zagadałem w tych początkowych zabójstwach i nie chcę, żeby ten materiał też długo trwał, ze względu nie tylko, że to są tylko króliki, ale też chcę dosyć szybko wrzucić te polowania z królików. Wiecie, o co chodzi. Dostał na ciało. Dosyć ładny CSS, znaczy ładny, no taki średniak, ale nie oczekujemy niczego jakiegoś wielkiego po tych królikach. No dobra, idziemy jeszcze ubić 3, została nam jeszcze raz jedna lufka, łuk, no i ten świerszcz. Ha, nie wiem czy go widzicie, ale jest tam. Się tyłkiem odwrócił do nas, kurde. Dobra. Jak go zabijemy, albo bardzo ładniej mówiąc, pozyskamy. Zrobimy to za pomocą świerszcza na szybko. No będzie chyba najlepiej. Tylko zachowamy odpowiedni dystans, żeby się nie spłoszył. No i po prostu sobie go pozyskamy. W tym oto momencie. Kurde, nie wiem czy widzieliście, dostał pierwszy strzał na ucha zamiast na głowę. Dostał na głowę to by padł oczywiście od razu, ale proszę zdążyliśmy poprawić strzał. No, dostał na ucho, a potem w szyję. No i póki co dostajemy króliki 1,5 kg w większości. Ale dobra, idziemy szukać jeszcze dwóch, tak? Dwóch? Chyba dwóch. Nasza przedostatnia sztuka. Oczywiście wbijemy z refleksa. O, padła na miejscu, jak miło. Nie musimy za nią dymać. A dostała w szyję, z tego co widzę. Dokładnie. Oczywiście nic specjalnego, ale dobry shot. Dobry shot, nie powiem, że nie. No i dobra, szukamy naszej ostatniej ofiary i zakończymy sobie ten chyba krótki odcinek. Wydaje mi się, że jest na pewno jest krótszy niż zwykle, ale... Czy zmieściłem się w 15 minutach? Raczej wątpię. Mam wrażenie, że chyba tam przekroczyłem 20, ale tylko nie jestem teraz w stanie stwierdzić, wy w sumie to widzicie. Dobra, idę szukać ostatniego królika. Halo, przyjacielu, nie uciekaj! Halo, widzę cię. Nie rób mi tego, daj zakończyć mi ten odcinek. Przebiegłem już prawie ponad 5 km. Jesteś, przyjacielu. Wiem, że gdzieś tutaj się chowasz. Tylko, że kurde, jest taka trawa, że cię nie widzę, ale... Złapę sobie twój trop. Wędrujący. No to raczej nie jest wędrujący, to był spłoszony. Ale miejmy ze sobą tą oto broń, żeby szybko zareagować. Hej. Mam nadzieję, że leży, bo nie widzę. A nie, leży. I dostał. I tyle krwi jest. I on żyje. A nie, jednak nie żyje. No dobra. Dostał po girach, widzę z tego. Ten dostał w nogę. No i dobra. Na tym króliku zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Następny będzie z królików europejskich. Będzie miał ten sam format, czyli będzie dosyć krótszy. Z tą zmianką, że może nie będę robił jakiś głupot na początku. Ale tak to wszystko będzie chyba identyczne. Tyle, że będziemy polować więcej z Plinktona, bo europejskie są dosyć specyficzne. No i cóż, to chyba tyle. Żegnam się i do usłyszenia na kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Zapomniałem wspomnieć o unikatowym króliku, którego udało mi się upolować podczas Halloweenowego eventu. Możecie tu go zobaczyć, podrzucam wam screena, gdyż nie chciało mi się ściągać z YouTube'a filmiku. Jeżeli ktoś jest ciekawy, w kartach będzie dostępna playlista, gdzie można obejrzeć ten film z udziałem tego pana, bo jak widzicie, wygląda dość ciekawie. A ja żegnam się z wami i do usłyszenia następnego materiału.